Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest wojewoda podkarpacki dr Ewa Leniart, a dziś także w osobie kandydata do Europarlamentu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani wojewodo, ja zacznę od chyba takiego przyjemnego pytania dla Pani, ponieważ słyszę dużo opinii. Trwa kampania, wielu kandydatów odwiedza różne miejsca, miejscowości, miasta. Pani, kiedy się pojawia, jest Pani wręcz osobą oczekiwaną, mile witaną i takim, można powiedzieć, gościem prawie traktowanym jako sąsiad. Jak Pani się czuje, przybywając w różne miejsca i będąc właśnie tak witana? Rzeczywiście jestem bardzo wdzięczna wyborcom za to, że tak licznie przybywają na spotkania ze mną i też za atmosferę rozmów, bo rozmawiamy o wielu różnych rzeczach. Oczywiście rozmawiamy o tym, co chcę zrobić, gdy zostanę eurodeputowanym, ale też rozmawiamy o sprawach bieżących, przede wszystkim o problemach, bo ludzie chcą rozmawiać o problemach. A ja też z drugiej strony zawsze staram się tak rozmawiać, aby pokazać sposób rozwiązania problemu i myślę, że dzięki temu ta atmosfera jest tak dobra. A ponieważ w ciągu 3,5 roku rzeczywiście dużo czasu spędziłam na wyjazdach, na spotkaniach, dlatego jestem częstym gościem w różnych zakątkach województwa. I myślę, że chyba nie ma takiego powiatu, którego bym nie odwiedziła kilkakrotnie z różnych okazji, bardziej podniosłych czy też roboczych. I rzeczywiście z tych spotkań można wyprowadzić pełny obraz województwa i jego potrzeb, ale też potencjału. No właśnie, to nawiążmy do tych potrzeb i do tego, co udało się już Pani zrealizować jako wojewodzie. Właśnie przez to, że jest Pani blisko ludzi, że rozmawia Pani o tych ich potrzebach takich około, można powiedzieć, domu i tych takich dalszych. Co udało się Pani już zrealizować z sukcesem do tej pory? Na pewno ogromnym sukcesem jest ogromne wsparcie zrealizowane dzięki środkom z budżetu państwa na poprawę infrastruktury drogowej. Bolączką Podkarpacia, wielu miejscowości i powiatowych, i gminnych były braki w standardzie dróg lokalnych. W 2015 roku do dyspozycji mieliśmy 52 miliony złotych średnio na rok w ramach programu rozwoju dróg lokalnych. Natomiast sukcesywnie co roku te kwoty wzrastały tak, że dzisiaj dysponujemy 320 milionami z Funduszu Dróg Samorządowych i każdy rok to więcej środków na ten cel przeznaczonych, czy to w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych, czy to po prostu w ramach programu rozwoju dróg lokalnych. Cieszę się ogromnie, bo w zasadzie myślę, że przynajmniej każda gmina raz miała możliwość skorzystania z jakiejś formy pomocy rządowej i oczywiście to poprawia dostępność komunikacyjną różnych miejscowości, sprawia, że też i pojawiają się możliwości inwestycji w innych, bardziej odległych częściach naszego województwa, które do tej pory trochę były zapomniane i wykluczone. Pani wojewoda, jeżeli mogłaby Pani powiedzieć o jakichś kilku wybranych inwestycjach, no, można powiedzieć w różnych takich punktach potrzeb najważniejszych dla mieszkańców, na przykład służba zdrowia, bo mówi się, że cały czas nie jest zbyt dobrze w służbie zdrowia. Co udało się zrealizować właśnie w służbie zdrowia w województwie podkarpackim? Na pewno jeśli chodzi o służbę zdrowia, dużo rzeczy udało się uporządkować, a przynajmniej rozpocząć ich porządkowanie, natomiast wiele rzeczy jeszcze wymaga naprawienia. Ja ogromnie cieszę się przede wszystkim z inwestycji dla Państwowego Ratownictwa Medycznego, ponieważ w ciągu 3 lat udało się z oszczędności wojewody przy przyzwoleniu właściwych ministrów, ministra finansów, ministra zdrowia, dokonać zakupu nowych ambulansów w liczbie 32. To się w historii nie zdarzyło do tej pory. Prawie 2 miliony złotych przeznaczyliśmy na doposażenie i karetek, jak też i szpitalnych oddziałów ratunkowych, więc to też myślę w znaczący sposób poprawia jakość usług, które w tych miejscach są świadczone. Oprócz tego ogromne środki finansowe przeznaczone z rezerwy ogólnej premiera na szpitale, głównie szpitale powiatowe, ale także szpitale wojewódzkie były beneficjentami tych środków. Tylko za miniony rok, za rok 2018 było ponad 20 milionów złotych na ten cel przeznaczonych. Zakupy dotyczyły albo wysokospecjalistycznego sprzętu, albo potrzeb remontowych poszczególnych szpitali. I oczywiście każdy z nas ma świadomość, że jest to wierzchołek góry lodowej, ale to ważne. To ważne dla wielu jednostek, które jeszcze wsparte środkami unijnymi będą możliwe zmiany w standardzie jakości usług, które są świadczone w szpitalach. Natomiast dużą sprawą, taką ważną dla mnie, wynikającą z pojmowania Urzędu Wojewody jako urzędu związanego z reprezentacją rządu, ale maksymalnie blisko ludzi, było to, że udało się zrealizować inwestycje w gminie Zagórz, w powiecie sanockim. I jest to wybudowanie mostu na rzece Osławie do osady Morochów. To była taka pierwsza sprawa, jedna z pierwszych spraw, z którą mieszkańcy Morochowa przyszli do mnie. I rzeczywiście próbowałam w różny sposób znaleźć wsparcie dla gminy, aby ta inwestycja mogła zostać zrealizowana. W zeszłym roku udało się to wielkie przedsięwzięcie zrealizować. Tak jak mówię, dla nich to jest coś, co przez 70 lat było w sferze marzeń. Mieli warunki, które wydają się być niemożliwe w XXI wieku. Do domu chodzili pieszo przez kładkę, jeśli był wysoki poziom wody, jeśli trzeba było dojechać, na przykład pojazdem związanym z udzielaniem pierwszej pomocy, no to tylko w przypadku, gdy stan wody był niski, robiono to wpław, więc to jest przerażające. I dlatego uważam, że to jest duża sprawa. Widziałam łzy w oczach mieszkańców w momencie, kiedy byłam na wbijaniu łopaty. I cieszę się, że takie marzenia udaje się zrealizować, bo chyba po to tak naprawdę ma się władzę i możliwość zmiany istniejącego stanu rzeczy. Rzeczywiście to duży sukces. Jest Pani wojewodą podkarpackim, a więc nadzoruje Pani pracę wszystkich miast w swoim województwie. No, ale my jesteśmy portalem miejskim, rzeszowskim i chciałam też spytać o to, co zyskało miasto Rzeszów przez tą współpracę z Panią w czasie Pani kadencji. Oczywiście zmianę granic. Dwukrotnie dałam pozytywną opinię dla rozszerzenia miasta Rzeszowa o kolejne miejscowości. Ale też usilnie apeluję do Pana Prezydenta o to, by opracował strategię rozwoju miasta, także jeżeli chodzi o zmianę terytorialną miasta wojewódzkiego. I najlepiej by było, aby dokonać raz zmiany granic, a na dłużej, a nie na zasadzie wydzielania poszczególnych sołectw z gmin ościennych, bo dochodzimy już do takiego momentu, kiedy rzeczywiście istnienie tych gmin ościennych, pozbawionych i mieszkańców i swojego obszaru terytorialnego staje się groźne dla tych gmin. One zaczynają mieć problemy natury finansowej, brak środków inwestycyjnych. To już dotyczy i gminy Krasne, i gminy Tyczyn. A zatem wydaje się być racjonalne to, aby Pan Prezydent podjął rozmowy z włodarzami gmin ościennych, ustalił kierunek, który dla miasta Rzeszowa będzie najbardziej dogodny i raz przyłączył o taki obszar, który zapewni na wiele lat spełnienie oczekiwań i mieszkańców, a także da te możliwości rozwojowe, o których mówi Pan Prezydent. Miasto Rzeszów ma duży potencjał i chciałabym, żeby zaczęło odgrywać taką rolę, jak miasto wojewódzkie powinno odgrywać, a więc bardziej zaangażowało się w zapewnienie funkcji dla nie tylko miasta Rzeszowa, ale także dla obszaru przylegającego, dla rzeszowskiego obszaru funkcjonalnego, bo tam ta aktywność Rzeszowa jest niestety nieduża, a to będzie z pożytkiem na pewno nie tylko dla miasta, mieszkańców, ale także dla całego regionu, bo w takich kategoriach na to trzeba spojrzeć. I kolejna ważna rzecz to oczywiście budowa obwodnicy południowej. I to też jest sprawa ważna i dla mieszkańców Rzeszowa, wszystkich, bo nie tylko dla tych, przez teren których będzie przebiegać inwestycja, ale także dla tych, którzy mieszkają w centrum bądź pracują w centrum, ponieważ będzie to odciążenie dla tego ruchu, który w tej chwili przez miasto się odbywa. No i naturalną rzeczą jest tworzenie pierścienia łączącego S19 z autostradą A4 okalającego Rzeszów, tak żeby ten ruch ciężki odbywał się rzeczywiście poza miastem. Ale tutaj też niestety bardzo ważna jest ta współpraca pomiędzy prezydentem i włodarzami gmin ościennych, starostą powiatowym rzeszowskim, bo wtedy rzeczywiście w porozumieniu uda się osiągnąć taki cel. Nie da się tego zrobić na zasadzie ja chcę, to zrobię samodzielnie. Pani wojewodo, rozmawialiśmy o tym wszystkim, co udało się Pani zrealizować jako wojewodzie podkarpackim. Teraz przejdźmy do mojego ostatniego pytania, ale zarazem ważnego pytania, bo jest Pani numerem 3 na liście Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego. To, o czym mówiliśmy, jest istotne w kontekście tego mojego pytania, bo rozmawialiśmy o dokonaniach, o tym, że jest Pani blisko ludzi, o tym, jakie inwestycje zostały zrealizowane. To jest wszystko niesamowicie duża i ważna wiedza. Idąc po ten mandat eurodeputowanego, zna Pani już to, co należałoby jeszcze w najbliższej przyszłości zrealizować dla województwa. Co dla Pani jest takim priorytetem, jeżeli udałoby się Pani dostać do Europarlamentu? Tak naprawdę to kilka rzeczy, ale bardzo chciałabym, ażeby doszło do zrównania dopłat bezpośrednich dla rolników polskich i rolników zachodniej, starej Unii Europejskiej. Ciągle jednak te dopłaty są na niższym poziomie, a dla nas rolnictwo jest niezwykle ważną dziedziną rozwoju, bo Podkarpacie to nie tylko przemysł lotniczy, motoryzacyjny, chemiczny, ale właśnie rolnictwo i turystyka. Bardzo chciałabym, żeby został zrealizowany zbiornik Mściowa-Kąty, który dla części południowej województwa będzie odgrywał nie tylko rolę w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego, w zakresie zbiornika gromadzącego wodę wobec problemów z suszą w ciągu ostatnich lat bardzo się ujawniającą, ale także będzie podnosił atrakcyjność turystyczną regionu. I też bardzo chciałabym, ażeby zbudować potencjał części środkowej powiatu rzeszowskiego, ponieważ tak się składa, że ta część bardzo piękna, Pogórze Dynowskie, ma wiele walorów i stosunkowo nikłą infrastrukturę, wiele walorów krajobrazowych, także historycznych, kolejkę wąskotorową. Gdyby się udało stworzyć mechanizm dający możliwość utrzymania się dla ludzi z tej części powiatu, żeby jednak i młodzi ludzie, ale też ludzie w wieku produkcyjnym nie opuszczali powiatu rzeszowskiego, tutaj pozostali. I ważna sprawa dla wschodniej części województwa, bo tam rzeczywiście trzeba także wsparcia ze środków unijnych na to, by wyrównać istniejące dysproporcje. Wiele z naszych gmin ciągle jeszcze ma problemy z wodociągami, z kanalizacją. To, co wydawało się już w XXI wieku zapomniane, niestety część wschodnia i część południowa tutaj ma dużo do nadrobienia i bez wsparcia unijnego nie jesteśmy w stanie tych różnic po prostu zniwelować. Mhm. No, wydaje się, że dużo przed nami. Pani ma na pewno tą wiedzę, co najbardziej jest nam potrzebne. Dziękuję serdecznie za to dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję.